jaki zestaw cech powinien mieć przyszły student architektury? Jakie cechy predestynują cię do tego, żeby zostać studentem architektury? No więc architektura jest to kierunek interdyscyplinarny. On łączy w sobie bardzo wiele różnych elementów. Jest to przede wszystkim kierunek inżynieryjny, ponieważ po tych studiach otrzymujemy tytuł magistra inżyniera architekta, jeżeli skończymy 2 stopnie studiów. No ale jest to kierunek również artystyczny i kierunek humanistyczny. Tak więc, jak widzicie, idealny kandydat na architekturę powinien mieć umysł ścisły, ale powinien również mieć zdolności humanistyczne i artystyczne. Na studiach będziecie mieli wiele przedmiotów artystycznych, takich jak na przykład rzeźba, malarstwo, ale będzie też po prostu bardzo, bardzo dużo rysowania podczas całych studiów na bardzo różnych przedmiotach.